Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę zakupy. Dawno nie było zakupów, a dzisiaj Wam pokażę. Wiem, że lubicie. Będą to zakupy z Rossmana, będą zakupy z Pepco i będą zakupy małe z Biedronki. W trzech sklepach byłam. Aha, i taki mały sklep z warzywami. To już Wam mówię, żeby nie zapomnieć. Tam kupiłam, słuchajcie, taki... O, patrzcie, jak ładnie zielono. Szczaw. Jeden taki pęczek szczawiu 2 zł kosztował. Kupiłam dwa pęczki, bo ja lubię w zupie dużo. I 2,50 kosztował taki koperek ładny. Także będzie na pewno zupa i będzie też przepis. Ale tak jak coś wymyślę takiego, wiecie, na wiosnę dietetycznego, żeby troszkę kilogramów, jak tam macie, czy jak mam, troszkę żeby zgubić. I teraz już Wam pokazuję dalej. To było w takim sklepie małym warzywnym. W Biedronce kupiłam, już Wam mówię, z Biedronki to jesteśmy. Tu mam paragon. Kupiłam tak, takie skrzydełka do zupy. One kosztują, za te skrzydełka tu jest 54 deko, zapłaciłam 7 zł i 57 groszy skrzydełka. I wzięłam taką porcję skaczki. Rosołową też. Kilogram porcji skaczki kosztuje 10 zł, za tą porcję dałam 5 zł i 64 grosze. To wzięłam do tego kawałek selera i seler był po za kilogram 5 zł 24 grosze, po tyle jest seler. I jedną pietruszkę wzięłam też do zupy. Pietruszka jest w Biedronce za 10 zł i 49 groszy za kilogram. To byłoby z Biedronki, mówiłam niedużo, ale zawsze Wam coś pokażę. Byłam też w Rossmanie, byłam specjalnie po saszetki dla Majci. One były, Boże, po złoty, nie, bo dzisiaj były tańsze, chyba po złoty 29, bo dzisiaj były w promocji, więc patrzcie, troszkę jej nakupywałam. Różne smaki nie będę pokazywać, także wzięłam różne smaki saszetek, o, dla Majci troszkę. Później wzięłam jej jeszcze taki indyk z makaronem i on kosztował 3 zł 79 groszy za jedno. To było bez promocji, więc wzięłam razy dwa. I oprócz tego wzięłam jeszcze w Rossmanie, my lubimy, korzystamy z takich wykałaczek. To są takie troszkę inne, zaraz pokażę. O. Z taką nicią dentystyczną. O. I te wykałaczki kosztowały, już Wam mówię, 8,50 i ich tu jest 40 sztuk. To i teraz następne zakupy to będą z Pepco. W Pepco wzięłam tą szpatułkę taką silikonową. Słuchajcie, jest bardzo fajna. Ona kosztowała 4 zł. Dlaczego? Tutaj jest, pokażę z bliska może, będzie widać, będzie. Tutaj jest to wtopione. Przy zmywarce, nie wiem czy wyostrzyło, wyostrzyło chyba. Mam szpatułki i często zdarza się tak, że one wyciągają się i tu wchodzi po prostu brud. Nie idzie tego później domyć, jest bardzo to trudne. Dlatego ja... Jak zobaczyłam właśnie szpatułkę, że tutaj jest to zalane na stałe, więc od razu wzięłam ją, wypróbuję, jak ten to kupię sobie jeszcze jedną, bo jest bardzo fajne, podejrzewam właśnie włożyć do zmywarki. Mam też taką, ale to jest drewniana i tu też widzę, że ona niedługo tutaj puści i będzie do wyrzucenia. Także myślę, że jeszcze jedną kupię taką, bardzo fajna i niedroga, 4 zł. Później co jeszcze wzięłam? A, wzięłam, słuchajcie, garnek, to już Wam pokażę. Garnek ma 20 cm, 3 litry pojemności. Za garnek dałam 60 zł. No. Teraz przepnę, to Wam pokażę. Taki właśnie na takie 3 litry zupy. Wtedy, kiedy nie trzeba więcej gotować. Fajne, takie stabilne rączki. Stabilna taka pokrywka. No, zobaczymy. Widzę, że tutaj jest chyba na indukcję też, na gaz, na wszystko. I jeszcze tylko, wiecie co, sprawdzę, powiem Wam, czy można mieć w zmywarce. Czy jest tu napisane?
Słuchajcie, czy jest tu zmywarka? Nie, niestety zmywarka jest przekreślona, ale ja miałam taki podobny, mam garki, kupiłam w Action i tam też pisało, żeby nie myć je w zmywarce. Słuchajcie, ja myję w zmywarce, nic się kompletnie nie dzieje. Zaraz wam pokażę. Podobny właśnie jest do tego. O, tutaj. Action, kupiłam taki garnek i taką samą patelnię. I pisało właśnie, żeby nie myć w zmywarce. Myję cały czas, patrzcie. Nic, kompletnie nic się nie dzieje. Więc wypróbuję ten też. Czasami piszą, że nie można, nic się nie dzieje. Więc zobaczymy. Może temu też nic nie będzie. Taki garnek wzięłam. A, patrzcie, jeszcze wzięłam w sklepie warzywnym, wzięłam takie jajka, ale to takie no, niby lepsze, te z wolnego wybiegu. No zobaczymy. Dwa opakowania. Nie wiem, po ile były jajka, bo nie mam paragonu, a zapomniałam po prostu. Także wzięłam to. W Action wzięłam jeszcze takie sztuce. Ciekawe, czy ktoś z was ma i czy próbował je myć w zmywarce. Wiem, że tak mówię, ale no ja lubię po prostu, no od tego ma się zmywarkę, tak, żeby w niej myć, a nie żeby myć ręcznie. Wzięłam jedno, to kosztowało 15 zł. Tam są dwa takie widelczyki złote. Ciekawe właśnie, czy to złoto schodzi. Jestem ciekawa. Jak mieliście, myliście, czy nie, to mówcie. To piszcie. I dwie takie są łyżeczki, bo gdyby to faktycznie nie schodziło, to dokupiłabym sobie jeszcze, żeby mieć komplet. O, i łyżeczki. To są mały widelczyk taki do ciasta i łyżeczka do herbaty. 15 zł za dwie łyżeczki i dwa widelczyki. Także zobaczę. Ja na pewno wypróbuję też w zmywarce. No chyba, że ktoś mi z was napisze, że to jednak schodzi. Bardzo ładne były rękawice, takie wiosenne, po 6 zł, jedna. U mnie to się to zawsze przydaje, także wzięłam taką jedną wiosenną rękawicę. Teraz wzięłam tak, wzięłam majtki sobie, fajne, takie jak z bawełniane. Nie wiem, jak to jest rozmiarówka, ponieważ to są rozmiarówka 2 razy XL. To jest XL. I są trochę większe od tych, ja nie wiem, jak to są rozmiarami. I to jest też 2 razy XL, a te są znów mniejsze. Więc tu są tak różne rozmiary. Wszystkie, tu są 3 pary, kosztowały 10 zł. Tu są 2 pary, takie cieliste, kosztowały 10 zł za 2 pary. I siwe 2 pary, też 10 zł. I do tego wzięłam sobie jeszcze koszulkę. Fajny materiał będzie właśnie, żeby czy na działko, czy gdzieś skoczyć. I ta koszulka kosztowała 17 zł. Wzięłam taką dużą, dlatego że wiem, że po praniu one się bardzo później kurczą. Więc wzięłam dużą, jak największą właśnie, że jakby mi się... To nie jest zapinane, to jest tylko taka ozdoba. Także wzięłam jedną taką dłuższą i one wtedy mi się kurczą i też na długość robią się krótkie, więc wzięłam największą i wiem, że jak wypiorę, to jeszcze z nią pochodzę. Wzięłam 3 razy XL-kę. Bo jak się skurczy, to na pewno w niej jeszcze pochodzę. I to by było na tyle. Jak się filmik podobał, to poproszę o łapkę w górę. I widzimy się na następnym filmiku. Na pewno będzie coś, jakaś zupka. Chciałam zupkę jakąś taką właśnie dietetyczną. Także zobaczymy. A, i będą na pewno takie inne placki. Placki na słodko. Także zapraszam do oglądania. Dziękuję za subskrypcję. Do zobaczenia. Miłego dnia wam życzę. Pa, pa.